Kolejne pytanie do pana K. Czemu K? Czemu się nazwali Krzysztof w ogóle? A dlaczego nie nazwali cię Roman? A to rodzice dali tak. A czemu cię nazwali? Przepraszam, Marek, Marek. Przepraszam, Marek poszedł na jarmarek przerobił zegarek. Wyszedł Jarek. Zegarek nie sprzerobił, bo pika mi cały czas. No, zaraz znowu będzie pikać. Będzie alarm. A wolałbyś muszę nazywać się Roman albo Gienek? To jak małe dziecko zależy od... Ale to jak ty, jak teraz, jak dorosły jesteś, wolałbyś być Roman na przykład? Albo na przykład, nie wiem, Józef? Józef Święty był. Przepraszam bardzo, mnie mieli dać na imię podobne, słyszałem tak. No. Od cioci świętej pamięci, na tam gdzie, na Grodnie. Jan. Jan. Ale Borodo. A dlaczego nie dali? Nie wiem. To rodzice. I małego dziecka zawsze rodzice chcą i... Kurde, no jeszcze jeden film nagramy zaraz. Zacnej pani. I wiesz mówią. No. Czyli pasuje tobie to imię. Co? Pasuje tobie to imię w sumie. Krzysztof. Ja powiem, że czasami nie. No to wolisz jednak by było, żeby był Jan. To zależało, jeszcze raz powtarzam, zależało od, no. A czemu ciebie nazwali Jarosław? Też rodzice chcieli. No bo mieli takie fanaberie. No i moje rodzice mieli takie fanaberie. No. I nazwali Krzysztof. No. Mama chciała, żeby był Krzysztof Święty. I... A tata pewnie chciał, żeby był Jan. Mówi, nie wiem. Koniec czasu. Kurwa, to jak ja mam to wyłączyć, ty mi powiedz, panie kochany. Nie wiem. Opierdolnąć o ziemię. Chyba. Jak to kurwa wyłączyć? Do zegarmistrza. Do dupy. Może będzie nie będzie pikał. Dobra. Tu była ta pani, pamiętasz, ona ma labradora. Przyniosła ci zacne dary. A miałeś pokazać. Labradora? Tak. Czy dary? Nie. Labradorka. To chemiczka. No to potem pokażę ci. I teraz jest pytanie. Czy ty otworzysz hodowlę labradorów? Jak mam szczeniaczkę, to będę. To tak, otworzę. Bo mam gdzie. Mm. Ale trzeba zacząć od małego szczeniaka psa. Mm. Wziąć. Bo od takiego to już nic się nie przyzwyczai. No, tak. U nas tam tylko też od małego mama Azora pieskę wzięła, wzięli. Z Wilkowa, bo jeden miał tam hodowlę psów. No. I wzięli tego, przyniósł.